Przygody pingwina Pingo, część druga, kreatywny recykling i tajemnicza skrzynia. Promienie słońca obudziły pingwinka i rozpoczął się kolejny piękny dzień. Pingo wskoczył do wody, by się ochłodzić i jak co dzień rano razem z delfinem patrolowali pobliskie wody i wyspy. Gdy tylko napływały kolejne plastikowe śmieci, od razu je sprzątali. Życie na zielonej wyspie było przyjemne, ale i pingwinek nadal rozmyślał o podróży i marzył o tym, aby zobaczyć cały świat. Pewnego dnia Pingo wpadł na pomysł, że skoro butelki utrzymują się na powierzchni wody, to można je wykorzystać do budowy łodzi, którą potem mógłby wyruszyć w podróż. Razem z przyjaciółmi zabrali się do pracy i następnego dnia łódź była gotowa. Przyjaciele chcieli wypróbować nową łódź i wypłynęli na krótką wycieczkę dookoła wyspy. Kiedy tak dobrze się bawili, nagle usłyszeli głośny dźwięk syreny policyjnej. W oddali ujrzeli dwa statki, kuter i patrol morski. Gdy policja zbliżyła się do rybackiego kutra, jeden z mężczyzn wrzucił do wody drewnianą skrzynię, która potem unosiła się na wodzie. Co on robi? To chyba nie są dobrzy ludzie, pomyślał Pingo. Kiedy oba statki odpłynęły i zrobiło się spokojnie, Pingo z całą załogą podpłynęli do tajemniczej skrzyni. Hurra! Znaleźliśmy skarb! Krzyczały małpki. Nie mogli jej tam otworzyć, dlatego przymocowali do skrzyni linę i zaholowali ją na wyspę. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Ciekawi, co jest w środku, czekali na otwarcie skrzyni. Lepiej się odsuńcie, nie wiemy, co tam jest i czego możemy się spodziewać, powiedział człowiek. Mężczyzna uchylił lekko wieko i zobaczyli, że coś błyszczy niczym dwa światełka. To pewnie diamenty tak świecą, komentowały małpki. Dopiero kiedy skrzynia została całkowicie otwarta, zobaczyli ślicznego, przestraszonego młodego rysia z uroczymi pędzelkami na uszach. – Kto ty jesteś? – zapytał Pingo. – Jestem Ricardo – odpowiedział nieśmiało ryś. – Chodź do nas, nic ci już nie grozi – powiedział pingwin. Człowiek przyniósł trochę jedzenia dla rysia i zawołał. Zapraszam kociaku do jedzenia, na pewno jesteś głodny. Nie jestem kociakiem, jestem walecznym rysiem. Skaczę i wspinam się na najwyższe skały i drzewa, odrzekł ryś. Tak, tak, mój waleczny rysiu, najedz się i opowiedz nam, co się stało, powiedział rozbawiony człowiek. Lecz gdy Ricardo poczuł się bezpiecznie i najadł dosyta, zasnął w jednej minucie. Na drugi dzień ryś opowiedział, co się stało. Bawiłem się z moim bratem w chowanego, gdy nagle pojawiły się głośne maszyny i ludzie. Zaczęli niszczyć mój las i wycinać drzewa. Byłem ukryty na jednym z drzew, które zaczęli ścinać i spadłem. Ludzie mnie złapali, włożyli do klatki, a potem do tej ciemnej skrzyni. Wtedy już nic nie widziałem, jedynie słyszałem, jak mówili, że chcą mnie sprzedać. Z czasem ryś zaczął tęsknić za rodziną, prawdziwym lasem, łąkami i pagórkami, po których mógłby skakać. To był przecież jego dom. Dlaczego ludzie mu to wszystko odebrali? Rozmyślał Pingo. Pingwinek martwił się o Ricarda, który nie był tu szczęśliwy i bardzo chciał mu pomóc. Postanowił, że to jest dobry moment, aby wyruszyć w podróż i odnaleźć las Ricarda. Trwały przygotowania. Pingwinek dostał od człowieka mapy, kompas, wiele rad i wskazówek, jak bezpiecznie dotrzeć do celu. A gdy nadszedł czas wyprawy, mimo rozstania z przyjaciółmi, Pingo i Ricardo byli bardzo szczęśliwi. Czekały na nich wielka przygoda i spełnienie marzeń.